Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wszedł król, aby się przypatrzeć biesiadnikom. Bardzo często mówiliśmy o tym, że naszym powołaniem chrześcijańskim jest patrzeć na Boga, spoglądać Bogu w twarz. Tymczasem dzisiaj spotykamy Boga, który przypatruje się nam, ludziom. I to przypatruje się nie po to, żeby nas osądzić, oskarżyć, żeby nas złapać na łamaniu przykazań. Przypatruje się nam dlatego, że przypatruje się biesiadnikom, których zaprosił na ucztę. Patrzy na tych, którzy go otaczają, na swoją rodzinę najbliższą. Nawet gdy spotyka człowieka źle ubranego na ucztę, mówi do niego przyjacielu i daje mu szansę, żeby się wytłumaczył. Bóg, który patrzy na człowieka, patrzy z miłością, patrzy może nawet z szacunkiem. Bóg, który patrzy tak jak ojciec patrzy, wodzi wzrokiem za swoim dzieckiem, żeby je w porę uratować. Do zobaczenia jutro.